A jest jakiś limit pieniężny? No w granicach rozsądku zdrowego. Czyli ty chcesz, czekaj, ty chcesz, żebym ja kupił iPhone'a i komuś go sprezentował. Czy chcesz mi powiedzieć, że to jest kolejny telefon, Ola? Tak. Mamy, słuchajcie, wakacje, jest 30 stopni, jak zresztą widać. Dlatego wpadłem na pomysł, że nagram jeden z waszych ulubionych odcinków i zresztą z ulubionych też odcinków Oli w wersji wakacyjnej. Czyli kupię ci, Oli, wszystko, co zbuduję z piasku na plaży. Jednak zanim do tego przejdziemy, to oczywiście zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, będę ci mega wdzięczny, bo jesteśmy bardzo blisko 500 tysięcy i tylko z twoją pomocą może się to udać. A my, słuchajcie, jesteśmy przed sklepem, jest z nami Aleksandra. Cześć. I Ola już wie, co będziemy robić, także nie ma niestety elementu zaskoczenia. Za to możesz się pozytywnie zaskoczyć, podając nasze Instagramy, bo tam jest jeszcze więcej nas. Tradycyjnie 25 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny miły odcinek dla Oli. A jesteśmy przed sklepem dlatego, że musimy najpierw ci kupić jakieś narzędzia do dzisiejszego odcinka. Dobra, jedziemy zaparkować i idziemy do galerii. Ola, jedyne jakie znalazłem. Wolę różowe. Trochę mała ta łopatka i tak dalej, ale słuchajcie, byliśmy już w kilku sklepach i nigdzie nie ma. No najlepsze, co mamy. Jedyne, jakie mamy. Jedyne, jest różowe. Ale znalazła różowe. Nie spodziewałem się, że w lato można mieć taki problem z kupieniem, kurde, nie wiem, wiaderka z łopatką. Ale mamy to, lecimy na plażę. Ale tu jest pięknie. No jestem ciekaw, jak pięknie zbudujesz i jestem ciekaw, co wymyślisz. Ja też jestem ciekawa, co myślę. Ogólnie zostawiliśmy samochód dalej, bo Ola mówiła, że nie zjadę. Teraz patrzę tak na drogę i na kamerze tak tego nie widać. Ale to jest mega stromo. I twój tata tu wjechał kiedyś? Ty no, Chorwacja. Normalnie. A tu ładnie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Ogólnie plaża jest mega długa, bo jest aż taka. Jakie są zasady? Zasady są takie, że masz 5 minut. Masz 5 minut, możesz zbudować co chcesz. Co tylko zapragniesz. Nie ma więcej zasad, więcej tych. A jest jakiś limit pieniężny? No w granicach rozsądku zdrowego. Paweł kupił mi takie wielkie wiaderko, że ja nie wiem, co ja mam tutaj wlać. 3, 2, 1, start. A ja nie wiem, co jest... No dobra. No buduj, dawaj. Ja muszę na buty, ale... Nie no, to ściągnij buty. Nie, bo potem będę dostała zdjęcia stóp moich. Kocham stópkarzy, najbardziej z Twitcha. Twitch.tv/Jabor. Albo cmoczysz piasek tutaj po prostu. Ja nie wiem, co ja chcę, Paweł. By the way, profesjonalny youtuber zainwestowałby w mikrofon, a nie telefonem audio drugie nagrywa. Jaki jest kijowy piasek? No jest kijowy, Ola, z tamtego sobie buduj. Bezpośrednio ja myślę, że piasek, a nie wody ty będziesz brała. Ale brudna. Nie, bo, ale to są kamyki, widzisz? Nie wiem, Aleksandra, wiem tylko tyle, że masz jeszcze... Już minęła minuta. Duże to musi być? Czy musi być duże? Przynieś mi moje przyrządy. Nie mogę, Ola, trzymam telefon i kamerę, zresztą to ty. To jest twój challenge, a nie mój. Jeszcze będę ci pomagał. Nie wiem, czy w ogóle będziesz wiedział, co to jest. Mów mi, ile mam czasu. Masz jeszcze... Minuta 30 dopiero minęła. Może być takie małe? Może być takie małe, tylko ja nie wiem, co to jest. No to się dowiesz w swoim czasie. Czekaj, to wygląda jak kłódka. Bez kitu, co ty chcesz, kłódkę, Ola? Nie. Ej, zaczyna to wyglądać sensownie i ja już się chyba domyślam, co to jest. Nie chcę się domyślać, co to jest. Czy tutaj nawet jest jakiś znaczek? Nie, 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 niekoniecznie. Dobra, gotowe. A, już ready. Dobra. Ja mam jeszcze 2 minuty. No masz jeszcze 2 minuty ogólnie. Moim zdaniem to jest torebka. Okej, czyli chcesz torebkę. To ja ci kupię taką torebkę, taką zakupową, nie? Jak cię wyobrazię, podniesie taką możliwość. No właśnie, bo to ja decyduję, ojejku, woda. Ej, ale fajnie, tu jest przyjemnie. Ogólnie, słuchajcie, byliśmy w kilku sklepach w galerii i nigdzie nie było torebki takiej, jaką Ola by chciała. Bo wiem, że to miałem wybrać ja, ale tak szczerze, ja się totalnie na tym nie znam i nie chcę po prostu kupić Oli czegoś, co będzie leżało w szafie. Po co mam wydawać pieniądze na coś, czego nikt nie użyje. Wróciliśmy do domu i Ola jest na dole i właśnie przeszukuje Zary, H&M i tak dalej. Ale ja pamiętam, słuchajcie, że Ola jakiś czas temu wysłała mi torebkę, która jej się bardzo podobała. Wyszukałem w naszej konwersacji na Facebooku w końcu ten link i mamy tą torebkę. Jest akurat na przecenie i generalnie już za kilka dni będzie rocznica naszego poznania się. 6 bodajże, albo 7? 6. Przepraszam, Ola, zapomniałem. No i pomyślałem, że połączę to z tą okazją, no i zaszalejemy, no i kupimy tą torebkę. I wydaje mi się, że to był ten kolor. Przesyłka chociaż jest gratis, wow. Na moim Instagramie, Instagramie w YouTube nagram wam reakcję Oli, jak już torebka przyjdzie, a my idziemy na dół do Oli. Olcia, zamówiłem ci już torebkę. Czego? Zobaczysz dopiero za kilka dni. Widzowie zobaczą na moim Instagramie. Sorry. Ja się boję. Czego się boisz? Co ty mi zamówiłeś? Zobaczysz. To jest prezent niespodzianka. No ja miałem wybierać, tak? No tak. No właśnie. Także my idziemy, słuchajcie, teraz budować kolejną rzecz. W sumie to Ola idzie budować kolejną rzecz. Budujemy kolejną rzecz. Dobra, Ola, tego nie niszczymy. Zostawimy to dla potomnych. Może jakiś widz znajdzie i wstawi na Instagrama i nas oznaczy zdjęcie z tym. Także słuchajcie, szukajcie, a znajdziecie. Dobra, mamy, słuchajcie, 6 minut. Jesteś gotowa, Ola? Jak będzie 6, 10, to zaczynamy. Start. Dawaj. A, myślałem, że się ruszysz, że będziesz biec. Bo ja
ja nic nie potrzebuję, w tym jest problem, że bym ja coś potrzebowała. Ale to musi być rzecz typowo dla mnie? Nie no, to może być no, teoretycznie dla każdego, po prostu muszę to kupić tobie, a co ty z tym zrobisz? To już jest twoja decyzja. Okej, na razie to wygląda jak nic. Serio, jak nic? No nie, no nic mi to nie przypomina. Wyglądasz jak taka mała dziewczynka, co przyszła z mamą na plażę się poopalać. Zostały ci jeszcze 2 minuty, dopiero 10 sekund minęły, także masz jeszcze mnóstwo czasu. Zaczyna to powoli jakkolwiek sensownie wyglądać. W sensie, póki co przypomina mi to lekko prostokąt. Ma mi to przypominać prostokąt, Ola? Nie wiem. Okej. Okay. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. No, wygląda na razie jak czekolada jakaś, albo klocki Lego. Dobra, gotowe. Czekaj, stanę tak od przodu może. Moim zdaniem to jest czekolada. Nie, klocki Lego. Kształty. Nawet mi się zgadza, ale iPhone już nie mają przycisku. Czy chcesz mi powiedzieć, że to jest kolejny telefon, Ola? Tak. Ale Ola, przecież ty... Ale babciu, ty nie rozumiesz, o co mi chodzi. Myślisz, że dlaczego ja się pytałam, czy mogę komuś sprezentować to? Czyli ty chcesz, czekaj, ty chcesz, żebym ja kupił iPhone'a i komuś go sprezentował. Znaczy niekoniecznie iPhone'a, telefon. No tak. Zamyślę, to miał być pewnie iPhone, tak? No ogólnie tak pomyślałam, no. Słyszałam ostatnio i rozmawiałam, że twojej mamie zepsuł się telefon. W sensie pękła jej szybka i nic ani nie... Czy ty chcesz, żebym ja kupił telefon? Kupił telefon swojej mamie. Po co mojej mamie iPhone, jak ona z telefonu korzystać nie umie? Kulkiem się skontaktować. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Szybki backstage życia youtubera. Na szybko trochę przebudowaliśmy tego iPhone'a, żeby był do miniaturki, bo przecież coś musicie kliknąć, nie? To wyglądało nieco lepiej. No i słuchajcie, jesteśmy... Kilka dni temu tu byłem. Tylko wtedy to akurat Olcie inwestowała swój telefon, tym razem muszę to zrobić ja, ale to dla mamuśki, także w sumie spoko, super jesteś kobietą, w sensie serio. I tak moja mama ma niebawem urodziny, chciałem jej kupić coś, także... Akurat. Dobra, słuchajcie, ogólnie ten ma przycisk, także uznajmy, że zaliczamy. Moja mama potrzebuje w końcu w miarę porządny telefon, także weźmiemy jej iPhone'a SE. No i słuchajcie, mamy to, plus jeszcze dostałem case'a za ile? Za 30 zł chyba, nie? Chyba się mama ucieszy, co? Bardzo się ucieszy. Będzie musiała ci podziękować, bo to dzięki tobie, bo to ty zbudowałaś. Czemu nie, nie? Czemu nie, raz się żyje. Kocham cię, mamo. To dzięki tobie jestem tu, gdzie jestem. Moja mama nie ogląda filmów. A no tak, moja mama faktycznie nie ogląda filmów, mój tata ogląda. Ale Jurek jej przekaże. Mój Jurek jej przekaże albo tata, także tatuś, powiedz mamusi, że ją kocham. Co się sami powiem, jak będę jej telefon wręczał. I jak moja mama wyrazi zgodę, to przekazanie telefonu będzie na moim Instagramie. Instagramie w YouTube, śledźcie Instastories, tam pewnie wam wrzucę. Idziemy kupić kolejną rzecz. W sensie, wy teraz będziecie widzieć, jak budujemy kolejną rzecz. W sumie to Ola buduje, w sumie to lepi z piasku. Widzicie tą czarną kropkę? To jest czyjś pies. Pies płynie po zabawkę, tak o. Dobra, a ty tymczasem byś coś zbudowała. Wymyśliłam coś. Okej, no to jak będzie 30, to startujemy. 2... 1, start. Okej, dobra. Widzę, że się nie śpieszysz. Ola, co ty znowu budujesz? Telefon drugi. Jak drugi telefon? Teraz lejulka. Dobra, Ola, się pytam, co to jest. To już jest koniec? Tak. Gotowe. Dobra, widzowie. Co to jest, Aleksandra? Nie no, to wygląda jak klocki Lego. To nie są klocki Lego. Nie są klocki Lego? Coś dobrego. Coś dobrego. Wszyscy ci ostatnio zasmakowało. Ja wiem. Gofry. Tak. Idziemy na gofra. Ogólnie wy pewnie widzieliście już, jak większość rzeczy kupowaliśmy. My natomiast na początku poszliśmy na gofra. Ze względu na to, że gofry były najbliżej. Potem będziemy szli tak de facto wszystko kupować. Jemy goferka i lecimy do następnej rzeczy. Teoretycznie mieliśmy... Moja torebka! O kurde, zdeptałem torebkę! Z racji tego, że Olcia była kochana i zbudowała nie tylko coś dla siebie, ale na przykład dla mojej mamy, to masz, Ola, jeszcze jedną darmową rzecz. Dobra, Ola, w takim razie... Ja już wiem. Ty już wiesz, no to myślę, że nie muszę timera ustawiać. Skoro jest gofer, to trzeba też coś zjeść przy nim. Więc dzisiaj będę robić jedzenie teraz. Mniejszego nie było? Nie. Co to jest, Aleksandra? Ja tu guzik widzę, póki co widzę piasek. Serio. Dobra, to nie tak. Ej, ale nie, ja wiem, co to było. Ja wiem, co to było. Ej, dobra, zaczyna to mieć sens. Dobra, gotowe. Gotowe. Wydaje mi się, Aleksandra, że to są frytki i to jest hamburger. A następny? A to? Nie mam pojęcia, co to jest. Czekaj, i to, i jeszcze to? Czekaj, czyli tu są frytki, tu jest hamburger, a to co to jest? No nie wiem, zgaduj. A tamto co to jest? Ja okrągłe z wystającym czymś. Takie... A, cola. A to w takim razie są nuggetsy. Oczywiście nie jest tylko dla mnie, tylko dla nas. Ej, ale te frytki mi podpowiedział. Gdyby nie te frytki, to bym nie wiedział. W sensie, bo wiedziałem, że to jest jedzenie. Gdybym w ogóle nie wiedział, że to jest jedzenie, to bym nie zgadzał, że to są frytki, nie? Powiem wam, że tych ludzi sporo jeździ do tego McDonalda. Ładnie się Polacy żywią. Cześć.
wystelkowany pod McDonaldem. Mamy nasze jedzonko, Happy Milek, myjemy i widzimy się w domku. Jesteśmy już w domu i w ogóle w poprzednim odcinku psy sobie kupowały to, co dotkną. I chciałem wam tylko przekazać, że ogólnie Rico cały czas się bawi tym misiem, który Skipper sobie wybrał i zawsze wskakuje na kanapę, bo Skipper nie potrafi. No i bitka teraz będzie. Bitka o misia. A my, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał po więcej kontentu, sklep jaworware.pl, bo to między innymi dzięki temu sklepowi możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Także mega dziękuję wam, że kupujecie tam ciuszki. Ola, powiem wam, że naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Jestem szczęśliwy, że zbudowałeś ten telefon dla mojej mamy. W sensie serio. Moja mama będzie zajrana, jak nie wiem. Tym bardziej, że no naprawdę potrzebuje. Instagramy, streamy na Twitchu. Trzymajcie się, papa. Cześć. Cześć.